Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. A Jezus zawołał głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego. A to rzekłszy, skonał. Jezus dogorywał już na krzyżu. Ciało Jego obwisało coraz bardziej. Raz po raz śmiertelne dreszcze nim wstrząsały. Zimny, śmiertelny pot je oblewał. Skatowany i zbolały do najwyższego stopnia, dochodził Jezus kresu swego ziemskiego życia. Przyjąwszy ocet od żołnierza, widząc, że wszystko już wykonał, co było o nim przepowiedziane, rzekł: Wykonało się. O tak, wykonało się. Dopełniła się miara złości ludzkiej. Więcej udręczyć, więcej poniżyć, o większy ból przyprawić Jezusa ludzie już nie mogli. Lecz dopełniła się również miara Bożej dobroci. Bóg również nie mógł więcej uczynić dla człowieka. Pozostało tylko ostatnim aktem przypieczętować tę bezgraniczną miłość dla ludzkości. Tym aktem była śmierć Jezusa. Przygotuj się, Matko, rozszerz jeszcze bardziej swą duszę. Nastaw serce na ostatni cios. Wielka godzina nadchodzi. Kres 33 lat Jezusowych się zbliża. Lecz jak to? Jezus ma umrzeć? Co w nim może być śmiercią? O, zapytajmy raczej, kto będzie życiem Maryi po śmierci Jezusa. Maryja podniosła oczy na krzyż, oczy Jezusa utkwione w nią. Na nią pierwszą spojrzały te oczy boskie, tam niegdyś w betlejemskiej grocie, więc i ostatnie spojrzenie jej teraz śle. Nagle drgnienie przebiegło przez ciało Jezusa, przychodził kres. Ukrzyżowany podniósł głowę ku niebu i nie słabym głosem, nie szeptem czy jękiem konających ludzi, lecz potężnym głosem mocy, głosem zwycięzcy zawołał: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego. I w tej chwili dusza opuściła ciało. Opadła święta głowa na zimne piersi, zamknęły się powieki, zwisło ciało i zastygło w martwocie. Maryja została sierotą. Choć wiedziała, że ta chwila musiała przyjść,
choć była na nią przez długie lata przygotowywana, to jednak gdy przyszła, była okropną dla serca matki. Jedna przerażająca treścią myśl, jedna bezdenna pustka. Jezus już nie żyje. Jezus umarł. Jeżeli tyle matek na tę przerażającą myśl, mój syn umarł, nie mam już syna, zamiera z bólu lub staje się kalekami na całe życie, jakże Maryja może jeszcze żyć? Taka była wola Najwyższego Boga i Jego moc, która ją podtrzymywała przez całą mękę Jezusa. Teraz obfitą strugą spłynęła w jej duszę. I stojąc nieporuszona pod krzyżem, szepcząc całą duszą swoje fiat, składała Bogu tę ostatnią ofiarę ze śmierci Jezusa i tę drugą, jeszcze większą, że nie mogła razem z Nim umrzeć. A to rzekłszy, skonał. Zaledwie Jezus oddał swego ducha Bogu, zadrżała gwałtownym wstrząsem ziemia. Skały pękały z wielkim hukiem, otwierały się groby i umarli z nich wychodzili, ukazując się ludziom. Wszystkich ogarnęło przerażenie i strach. Setnik i żołnierze wyznawali głośno wiarę w Chrystusa. Wszyscy czuli, że stało się coś wielkiego, niepojętego. Jedni tylko faryzeusze i kapłani starali się wmówić w siebie, że to nic, że to zjawiska naturalne. Lecz wtedy stało się coś, co im dało jasno poznać, że nadszedł kres dla Starego Testamentu, że proroctwa się spełniły. Zasłona świątyni, oddzielająca miejsce święte świętych od reszty świątyni, rozdarła się szeroko, od wierzchu aż do dołu. Drżała ziemia, pękały skały, a Maryja stała nieporuszona u stóp krzyża, w jakimś nadprzyrodzonym majestacie nadludzkiej boleści. Jezus umarł, a matce nie dane było z Nim umrzeć. Zbliżmy się cicho do stóp Najwyższej Dziewicy, bo tam daje nam ona dowody niezmiernej miłości. Nie umarła z Jezusem, nie mogła umrzeć, bo potrzebna była swym innym biednym dzieciom. Rozproszonym, przerażonym apostołom trzeba było serca matki, serdecznych słów otuchy, początkom Kościoła, macierzyńskiej pieczy, a nam wszystkim w przyszłości przykładu, jak znosić nawet największy ból. O Matko Najboleśniejsza, jakże przenikliwymi słowami przemawiasz do nas, stojąc nieporuszona z cichą modlitwą w duszy pod krzyżem martwego Twego Syna. Jakiej bezgranicznej miłości dajesz nam dowody, ponosząc tę ofiarę dla biednych Twoich dzieci. Jakże biedną jesteś sierotą, o Najboleśniejsza. Zgasła już światłość oczu Twoich. Zamarło Twe życie. Opuścił Cię Twój Syn, Twój Bóg, Twój oblubieniec, Twa wszystka miłość, Twe całe szczęście.
pusto i mroczno wokół Ciebie. Pękają skały, rozdziera się ziemia. To słaby obraz tego, co się działo w Twej duszy. Zamiast kochającego, najpiękniejszego synów człowieczych, Twego boskiego Syna, została Ci gromada grzesznych, ułomnych, często okrutnie niewdzięcznych dzieci. I ja, o Matko moja najboleśniejsza, choć również nędzny, jednak pragnę Cię kochać, ile tylko może moje serce. Dopuść mnie do Twych stóp, gdy stoisz pod krzyżem z rozpiętym na nim martwym ciałem Jezusa. I daj mi choć w cząstce podzielać Twój ból i smutek. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.